Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale. Dawno, bardzo dawno mnie nie było. Chciałbym się na samym początku wytłumaczyć, z jakiego powodu. Na to z tego powodu, że prowadzę też inny kanał, który nazywa się Patryk2703 i tam udzielam porad, jeżeli chodzi o kulturystykę. To jest jeden powód, a więc nie miałem za dużo czasu, parę materiałów tam wrzuciłem, a więc tak naprawdę gdybym miał wrzucać materiały na ten i na tamten kanał, to nie starczyłoby mi na pewno na to czasu. Ale drugi powód jest taki, że się przygotowuję do Body Power Expo 2017. Nie po to, żeby wyjść na scenę, bo to mnie nie interesuje za bardzo, tylko po prostu po to, żeby jakoś tam wyglądać, a więc tą tkankę tłuszczową chcę jeszcze troszeczkę bardziej zredukować, a więc tak inaczej mówiąc, w takim kulturystycznym żargonie chciałbym mieć dobrą formę. Ale nie o tym tu dzisiaj będzie mowa, nie o tym, że nie mam czasu. Mam w planie wrzucić jeszcze jakieś materiały z WOTA, a więc na pewno będę ten kanał podtrzymywał, aczkolwiek bardzo mi jest tak głupio troszeczkę, bo uzbierałem prawie 3000 subów na tym kanale. Tak widzę tutaj, że mam prawie 3000 subskrybentów i tak trochę mi jest głupio, bo tak wychodzi na to, że ci ludzie tak tutaj zostają bez żadnych materiałów, a wiem, że były takie osoby, które bardzo lubiały moje materiały. Chciałbym Wam jeszcze coś jednego powiedzieć bardzo ciekawego, co będzie głównym takim przewodnim takim tematem tego materiału. A więc to, co się ostatnio dzieje na YouTube. Aczkolwiek nie chciałbym, żebyście pomyśleli, że to ma jakiś wpływ na to, że ja nie nagrywam. Tutaj chodzi o to, że YouTube strasznie uciął zarobki. No, została 1/3. Nie wiem, czy wiecie, ale ja ten drugi kanał mam. Tutaj można zobaczyć. Ten pierwszy kanał, Patryk2703, ma 51 tysięcy subskrybentów. Nie wiem, czy z polityką YouTube by to było zgodne, jeżeli bym Wam pokazał, jakie tam są zarobki. Ale chciałbym Wam coś powiedzieć na ten temat. Jeżeli chodzi o te pieniążki, które dostawałem z kanału Patryk2703, to tak naprawdę ja z tych pieniążków nie skorzystałem. Z tego względu, że 30% brał partner, którego mam na YouTube, a reszta tych pieniążków szła na cele charytatywne. Skorzystałem z tych pieniążków chyba tylko dwukrotnie. Jednokrotnie to skorzystałem, jak kupiłem kamerę Full HD, a więc kamerę taką do nagrywania, nie mówię tu kamerce sportowej, która kosztowała prawie 500 funtów i drugi raz też wziąłem 500 funtów, bo ta kamerka się, ta pierwsza się zepsuła. Ale nie o tym chciałbym mówić, nie chciałbym się tutaj tłumaczyć z tego, że z tych pieniędzy. Chciałbym tylko powiedzieć coś, co będzie dosyć istotne teraz. Zobaczcie, że te wszystkie materiały, ja nie przestanę nagrywać. Jeżeli chodzi o pierwszy kanał, to widzicie, że cały czas się pojawiają materiały, a więc mówię o tym kanale Patryk2703. Jeżeli chodzi o drugi kanał, ten Mr. Przypinka, to się nie pojawiały materiały, a już Wam mówiłem z jakiej przyczyny. Nie z przyczyny pieniędzy, ponieważ ja mam też inne źródło dochodu i teraz na przykład zobaczycie, że ja wrzucę ten materiał na kanał Mr. Przypinka, który ma niecałe 3000 subów, a mógłbym go wrzucić na Patryk2703 i tam na pewno bym miał większą oglądalność, ale wrzucę go tutaj na Mr. Przypinka. Chciałbym Wam jeszcze tylko uświadomić tą jedną rzecz i przypomnieć to, co powiedziałem na samym początku, że pieniążki szły na cele charytatywne. No więc tak naprawdę ja z tych pieniędzy nie korzystałem. Zawsze, od kiedy się pojawiłem na YouTube, ten pierwszy kanał został założony w roku 2008. Ten oczywiście Mr. Przypinka to jest świeży kanał, to jest kanał założony w roku 2016. Od roku 2008 tak naprawdę nagrywam z przyjemności. Jeżeli chodzi o ten materiał, o ten kanał Patryk2703, to zawsze tam nagrywałem z przyjemności. I nigdy nie oczekiwałem z tego jakichś tam profitów. Aczkolwiek teraz będzie dosyć ciężka sprawa dla ludzi, którzy mieli kanały na samym początku z przyjemności, a później te materiały troszeczkę zeszły na inny tor. A to z tego względu, że te osoby już później nagrywały to, tak jakby powiedzieć, tylko i wyłącznie dla pieniążków. Ja tu nie będę mówił o nazwach kanałów,
ale sami na pewno się domyślicie, są to bardzo duże kanały, czasami kanały o grach. Też kanały okulturystyczne, możecie zobaczyć, kto rezygnuje z nagrywania, kto nagrywa coraz mniej materiałów, a więc to są przede wszystkim osoby, które liczyły tylko i wyłącznie na zyski z YouTube. Tak jak już Wam mówiłem wcześniej, ja nagrywałem wszystko z przyjemności, z tego względu, że ja mam pieniądze też z innego źródła, więc dostaję pieniążki z innego źródła. To, co tutaj YouTube wysyłał, te pieniążki za reklamy, to była kropla w morzu. Ile zostało ucięte? Już Wam mówię, ile zostało ucięte. Nie mogę Wam powiedzieć dokładnie bodajże, tego chyba nie mogę powiedzieć, bo YouTube by zablokował mój materiał i dostałbym prawdopodobnie strajka, a więc mogę Wam powiedzieć, że 1/3 została, 1/3 z tych pieniążków. Powiedzmy, że było, no nie będę tutaj operował żadnymi kwotami, tylko powiem Wam, że została 1/3. Tutaj jest dosyć duży problem, jeżeli chodzi o YouTuberów, którzy się pozwalniali z pracy, którzy tylko i wyłącznie bazowali na YouTube, a więc ich zarobki były tylko i wyłącznie z YouTube. Jeżeli nie mieli żadnych patronów, a więc nikt ich nie wspierał, nie mieli żadnych sponsorów, nikt nie wspierał finansowo ich kanałów, no to teraz to oni są po prostu w takiej pozycji, jak tak brzydko powiedzieć, kupa w betoniarce. A więc no rozjechani są troszeczkę. Moim zdaniem to się za szybko nie zmieni. Dlaczego firmy takie jak, bo dlaczego to się stało na samym początku, może by tu trzeba było wytłumaczyć. Ponieważ firmy, takie potężne firmy jak Volkswagen, jak Starbucks, jak Coca-Cola, wiele innych potężnych firm zrezygnowało całkowicie z reklam na YouTube. Dlaczego to zrobili? Przede wszystkim z tego powodu, że na YouTube dziennie wchodzi 5 bilionów, 5, żeby Was tutaj nie skłamać. Dokładnie nie wiem, ale to jest jakaś bardzo duża suma materiałów dziennie wchodzi na YouTube. I te materiały przestały, YouTube przestał troszeczkę te materiały kontrolować. I reklamy na przykład Volkswagena pojawiały się na głupich materiałach, które w ogóle nie powinny się pojawić na YouTube, od tego trzeba zacząć. A te reklamy się pojawiały na filmach, które po prostu były na przykład odrażające. Na przykład gość się smarował kałem i tam się pojawiał na przykład materiał, reklama Volkswagena. No i to po prostu się nie nadawało i Volkswagen, takie firmy jak Volkswagen, Starbucks, Coca-Cola tutaj komplejnowały, a więc zarzucały, można powiedzieć, że brały, chciały, domagały się z powrotem pieniążków za to, co zapłacili za reklamę, z tego względu, że no, reklama jednak nie docierała do tych odbiorców, do których oni chcieli, a więc reklama docierała bardziej do psycholi. A druga rzecz, że reklama bardzo dużo osób, to była antyreklama, bo bardzo dużo osób takie coś odstraszyło. No wyobraźcie sobie, że oglądacie sobie materiał, gdzie jest reklama na przykład Volkswagena, a tam gość się smaruje na przykład kałem, no coś w tym rodzaju, albo wskakuje do szamba, no i siedzi tam po szyję. No to takie to są antyreklamy. Z reklamy robiła się antyreklama i bardzo dużo firm zrezygnowało. Można sobie zobaczyć na stronach, jakie to są firmy, to są potężne firmy. I YouTube dokładnie chyba stracił 750 milionów dolarów, jeżeli dobrze mówię, do dnia dzisiejszego, jeżeli chodzi o wycofanie się tych potężnych firm, ale trzeba zaznaczyć też, że ta lista rośnie. Jakbyście zobaczyli na kanałach anglojęzycznych, to ta lista cały czas rośnie, a więc coraz więcej firm bojkotuje YouTube i się wycofuje z reklam na YouTube. Z tego też względu no, odczuli to bardzo mocno producenci, a więc ludzie, którzy chcą zarabiać na materiałach, a więc YouTuberzy, inaczej mówiąc, odczuli to bardzo mocno, ponieważ YouTube przyciął strasznie zarobki. Bardzo dużo YouTuberów, też dużych YouTuberów mówi, że YouTube umiera. Ja myślę, że jednak YouTube to wytrzyma, ale nigdy już nie wróci do tych zarobków, które były wcześniej. Co trzeba też powiedzieć, że teraz utrudnił też YouTube YouTuberom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z YouTube, ponieważ trzeba mieć 10 tysięcy viewsów, 10 tysięcy wyświetleń, żeby w ogóle włączyć
zarabianie, a więc nie włączysz zarabiania wcześniej niż wtedy, kiedy będziesz miał 10 tysięcy wyświetleń. A więc no tutaj YouTube bardzo utrudnia, bardzo tnie, można powiedzieć, zarobki. Robi wszystko tylko, żeby zdobyć z powrotem te zaufanie tych dużych firm. Czy te firmy kiedyś wrócą do YouTube? To tutaj tego nie można powiedzieć, ale moim zdaniem to jest długofalowe. A więc moim zdaniem nic się nie stanie takiego, co mogłoby od razu przywrócić. A więc to nie będzie z miesiąca na miesiąc, że te firmy wrócą z powrotem do YouTube. A więc chciałbym tu tylko Wam powiedzieć, że z moimi kanałami nic się nie stanie, więc ja dalej będę nagrywał materiały, robię to z przyjemności. Po prostu, jeżeli chodzi o kanał Patryk2703, to robię to, co kocham. To jest kulturystyka naturalna i będę to robił praktycznie do końca życia, jeżeli zdrowie pozwoli. Jeżeli chodzi o kanał Mystek Przypinka, to jest ten nowy kanał, na którym w tej chwili tutaj jesteśmy, więc ten kanał Mystek Przypinka, który tutaj widzimy, to też będę się starał wrzucać materiały. Aczkolwiek, tak jak Wam mówię, po tych przygotowaniach może do Body Power Expo, aczkolwiek może i dzisiaj coś sobie zagram w World of Tanka, jeżeli będę miał troszeczkę czasu, to na pewno wrzucę materiały. Ten projekt Horizon Zero Dawn został troszeczkę porzucony, można powiedzieć. Tutaj widzimy ostatni gameplay numer 4. Z tego względu, no, o którym już Wam mówiłem wcześniej, no nie ma czasu. No, wiecie, jak to jest. Jeżeli ktoś ma rodzinę, to na pewno mnie zrozumie, że nie ma za bardzo czasu na te rzeczy. Aczkolwiek teraz bym chciał bardzo współczuć, powiem, YouTuberom, którzy tylko się nastawili na zarobek. Bardzo wielu YouTuberów też pokupowało drogie sprzęty, drony, kamery, pozadłużali się. Na YouTube nagle przycina zarobki, także zostaje tylko 1/3. A mi się wydaje, że to się będzie pogłębiać, bo ta lista, tak jak Wam mówiłem, ta lista firm, które uciekły od YouTube, tych potężnych firm, to znaczy reklamodawców inaczej, bo inaczej ich nie można nazwać, to są firmy, które dawały zarobić, a więc za ich reklamy my mieliśmy pieniążki. Te firmy się wycofały i coraz więcej firm się wycofuje, a więc ta lista cały czas rośnie. To jest troszeczkę niebezpieczne, bo może też zniknąć parę fajnych kanałów, które naprawdę przyjemnie się oglądało, aczkolwiek myślę, że dosyć duże kanały to już mają swoich patronów, a więc mają jakieś tam, mają sponsorów, a więc nie wydaje mi się, żeby kanały, które są zabezpieczone finansowo, żeby mogły zniknąć, aczkolwiek na pewno to odczują. Tutaj bardzo dobrym krokiem, bardzo dobrze działały osoby takie jak na przykład ja, tu nie chciałbym siebie chwalić, ale na przykład, które miały zarobki z innego źródła też, a więc tutaj trochę bardziej rozważnie te osoby. Ja nigdy bym nawet do tego nie dopuścił, żeby utrzymywać się z YouTube. No to by było dla mnie nie do pomyślenia, aczkolwiek kanał 51 tysięcy to jest malutki kanał, to jeszcze nie jest duży kanał, ale w kulturystyce jest to dosyć, w tym światku kulturystycznym jest to dosyć duży kanał, ale nie jest to duży kanał w takiej skali polskiego YouTube. Są osoby, które mają po milion wyświetleń, po milion subów, a nawet i więcej. A więc bardzo tutaj współczuję takim osobom, które pobrały jakieś tam kredyty i myślały, że będą się utrzymywać cały czas z YouTube. No niestety to się teraz skończyło i bardzo drastycznie to wszystko zostało przycięte. Ja chciałbym tym osobom życzyć jak najlepiej, żeby YouTube jak najszybciej wrócił do tych zarobków, które były wcześniej. Aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby to kiedykolwiek już było możliwe, żeby YouTube kiedykolwiek zdobył zaufanie tych firm z powrotem. Aczkolwiek bardzo bym sobie tego życzył i YouTube, żeby YouTube, firma YouTube, żeby wróciła z powrotem z takimi samymi zarobkami, żeby zyskała z powrotem te zaufanie, jeżeli chodzi o te firmy, które były reklamodawcami. To wszystko, co chciałbym Wam powiedzieć. Może dzisiaj coś z WOTA jeszcze nagram, jeżeli tylko czas pozwoli. Zobaczymy, jak tu tymczasem będę dzisiaj gospodarował, z tego względu, że jak będę dysponował tymczasem, z tego względu, że wiecie też, że ja bardzo dużo ludzi prowadzę online, mam bardzo dużo klientów i tu przede wszystkim się skupiam, żeby się zajmować moimi klientami, żeby oni robili taką formę, jaką chcą, i to jest tak naprawdę mój priorytet w tym całym biznesie. Tak samo mam klientów na żywo, a więc też muszę się zajmować tymi klientami, których mam na żywo. To jest taki priorytet, a
na samym początku jest rodzina, jak wiadomo. Dopiero później jest praca. Na końcu no, zostaje YouTube. No i ten YouTube tak zawsze troszeczkę będzie kulał. Aczkolwiek kto wie, może kiedyś będzie więcej czasu w przyszłości. Tego sobie życzę, żeby miał więcej czasu, bo ten czas to jest jedynie największa moja bolączka, że nie mam czasu. Mam bardzo dużo pomysłów, fajne projekty bym otworzył na YouTube. Naprawdę pomysłów mam 1000, ale niestety nigdy tego nie mogę zrobić, a to z tego względu, że nigdy tego nie mogę przełożyć no, na film, na materiał, z tego względu, że nie mam czasu. To wszystko w tym materiale. Chciałbym, żebyście tylko po prostu mieli tą informację, jeżeli chodzi o YouTube. A ktoś by chciał otwierać kanał, to teraz musisz wiedzieć, że jako nowy kanał nie będziesz wspierany, musisz mieć 10 tysięcy viewsów, żeby włączyć w ogóle zarabianie. No to wszystko, co chciałbym powiedzieć. Na razie, cześć, pozdrawiam. Do zobaczenia przy World of Tanku. Może sobie coś tam dzisiaj popykamy. Na razie, cześć, pozdrawiam.